Jedno jest pewne, że jeszcze jesteśmy żywi, bo gdybyśmy nie żyli, to już by nas tu nie było. Przynajmniej żywi nie chcieliby za bardzo, żeby martwy tu leżał między nami. Albo byśmy go do krzesła wiązali, czy coś tam, żeby jakoś tam wyglądało. Na pewno martwi nie pasują wśród żywych, ani żywi wśród martwych. Tym bardziej Kościół nie można łączyć bezprawnie z tym, co martwe. Kościół powinien być święty, czysty, nieskalany, żywy, prawdziwy, ponieważ w naszym wnętrzu pojawiła się święta prawda, że my wiemy już, do kogo należymy. Kiedyś myśleliśmy sobie, że jesteśmy różną własnością. Mąż przypisywał sobie prawo, że żona jest jego własnością, żona, że mąż jest jej własnością, rodzice, że dzieci ich są własnością, dzieci, że ich rodzice są ich własnością i stale sobie ktoś tam przypisywał jakieś prawa i wykorzystywał te prawa, aby osiągać swoje niecne cele. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy własnością kogoś, kto jest doskonałą miłością, że ten ktoś potrafił znieść naszą nieprawość, potrafił wytrzymać naszą nędzną głupotę i te śmiałe żarty sobie z niego robione, te kpiny z Boga, to zachowanie, to wchodzenie w ciemne rzeczy, w nałogi i myślenie, że to jest moje życie, jak je zmarnuję, to moja sprawa, niczyja więcej. Rodzice, którzy byli trochę starsi, mogli już rozumieć więcej, mówić: nie rób tego, bo sobie będziesz szkodzić, ale to moje życie, nie wasze, to moje życie. Każdy czuł się panem swojego życia, czy panią swojego życia i widzimy, co później z tego wynikało. Ile bezprawia, ile zła, bo my nie umiemy kierować swoim życiem. Tak jak Słowo Boże mówi, kiedy człowiek idzie, to nie kieruje sam swoimi krokami, albo kieruje Bóg, albo diabeł. Tak bardzo ważne jest, kto nami kierował dzisiaj, gdy tu szliśmy. Czy przyszliśmy tu, żeby chwalić Boga, czy żeby odbyć akt notarialny? Notarialnie przypisano nas do tego, żebyśmy byli Kościołem. No więc musimy jakoś wypełniać kościelne obowiązki. To wtedy już nie jest Bóg. Jeżeli szliśmy tutaj, aby chwalić Boga, sprawdziliśmy swój stan, stania przed Bogiem, żeby On był uznany, żeby On był uwielbiony, żebyśmy w czystości mogli oddać Mu chwałę, to znaczy, że wiedzieliśmy, przed czyje oblicze szliśmy. Jeżeli wpadliśmy jak dzieciaki głupie, które wpadają do miejsca, gdzie starsi są zebrani i robią pełno hałasu, kiedy oni rozmawiają o bardzo ważnych rzeczach, może czasami o ich życiu. Dlatego pamiętajmy, że prawda daje wolność, że prawda wyzwala nas, abyśmy mogli wygrywać. Pamiętamy, jak było z ojcem wiary naszej, Abrahamem, kiedy Abraham dowiedział się od Boga, że jego potomstwo trafi do Egiptu i tam będzie przebywać przez 430 lat, a potem Bóg ich stamtąd wyprowadzi. Dlaczego to potomstwo było tak ważne? Dlaczego Bóg powiedział, że to potomstwo wyprowadzi z niewoli? Bo Bóg miał przyjaźń z Abrahamem. Abraham był jego własnością. I to, co się z Abrahama rodziło, też było własnością Boga. I kiedy jego własność była ciemiężona w Egipcie i faraonowie sobie myśleli, że nabyli sobie tanią siłę roboczą, darmową siłę roboczą, którą można wykorzystywać, ile się tylko chce. Tak jak diabeł myślał, że może wykorzystywać nas, ile się mu chce, że może nas zrzucić, gdzie zechce. A jednakże doświadczamy w naszym życiu, że już wtedy, kiedy jeszcze nie znaliśmy Boga, Bóg nie pozwolił uczynić diabłu więcej, niż tylko Bóg dopuścił. I nieraz diabeł chciał nas zabić, a Bóg nas zachował. Nieraz diabeł chciał nas w coś wciągnąć, a Bóg nas zachował. Dzisiaj możemy wiedzieć dlatego, że On jest ponadczasowy i wie, do kogo należymy.
I przyszedł czas i Bóg przyszedł upomnieć się o swoją własność i ją wyprowadził z Egiptu. Droga Izraela, niech nie będzie dla nas tylko opowieścią, którą sobie czytamy. Droga Izraela jest dla nas przepowiednią Bożego działania. On tak wyrywa nas z Egiptu, ze świata ciemności i chce przemieścić nas w swój własny sposób. A więc Izraelici najpierw doświadczyli chwalebnych działań Boga, jakich mocarną ręką wyprowadza z niewoli. Ale potem zaraz doświadczają zamkniętego morza. Wydaje się, że niemożliwe jest przecież, żeby stać się wolnym człowiekiem, skoro jest morze, a z tyłu jest faraon. I Bóg otwiera morze. Inaczej zostali ochrzczeni w Mojżesza i przeszli suchą stopą przez Morze Czerwone. A faraon i jego wojska poginęli. Bóg pokazał, co to jest chrzest, co to jest prawdziwe pójście za Bogiem, za Jego powołaniem. Oni mieli wyjść i pójść za Nim i poszli. Natrafili na pierwszą przeciwność, zaczęli szemrać, narzekać. Bóg otworzył drogę, przeszli. Tak samo myśmy przeszli przez wody chrztu. I doświadczyliśmy, że Bóg uczynił cud. A więc Bóg pokazywał, w jaki sposób ma zamiar przeprowadzić każdego z nas jako swoją własność. Najpierw przez chrzest, przez śmierć. Przez otworzenie perspektywy nowego życia. I człowiek, kiedy oni przeszli przez Morze Czerwone i wydawało im się, że kiedy przejdą, to przed nimi się oaza wspaniałości otworzy i oni będą już jak w bajce żyli. A tu się okazała pustynia i nie ma wody. I zaczęli narzekać. Wiecie, gdybyśmy chcieli uczyć się od Boga tego, co On do nas mówi, to byśmy wiedzieli, że kiedy przechodzisz przez chrzest i jesteś zanurzony w śmierci, powstajesz do nowego życia, Bóg wyprowadzi cię na próby, na doświadczenia, czy ty Jemu ufasz, czy sobie. Czy to Bóg cię zbawia, czy ty się zbawiasz. Gdyby oni poszli zaraz w Kanaan, te piękne miejsca, to im by się wydawało, że to oni są tacy silni, tacy zdobywcy. Bóg swoją własność dba i On chce mieć własność dla siebie. Kiedyś słyszałem taką opowieść, tak mi przyszło teraz do głowy, że pewna osoba może lubiała jakieś takie inne doświadczenia w swoim życiu, w każdym razie nabyła sobie węża. Nie psa, nie kota, tylko węża i trzymała go w domu. I ten wąż rósł. I rósł, i rósł. I w pewnym momencie ją zaniepokoiła jedna rzecz, że kiedy leżała na łóżku, to patrzyła, jak ten wąż kładzie się przy łóżku i się wyciąga. I to ją zaniepokoiło i zadzwoniła do znawców wężowych i oni jej powiedzieli, że ten wąż sprawdza, czy może ją już pożreć. Inaczej do domu sobie sprowadziła niebezpieczeństwo. I my czasami możemy mały grzeszek, mała rzecz, niech rośnie, aby cię zabrać od Bożego oblicza, żeby cię połknąć i oddzielić od Boga sobą. Grzech oddzielać chce nas od Boga. Myślę sobie, taka niewielka rzecz, nic się nie stanie, a to się przymierza, na ile już może cię pochłonąć. I oddzielić od Boga. Ilu ludzi już się odwróciło od Boga? Dopuszczali małe, one rosły. Aż w końcu ich pochłonęły i poszli. Zaczęło im się wydawać, że Bóg zniewala, skrępowuje, że zabiera im życie. Zaczęli tracić świadomość życia. A więc Bóg przeprowadzał ich przez wiele doświadczeń i tam jako swoją własność karmił,
poił, troszczył się o to, żeby umieli być z Nim, żeby do Niego należeli. To samo jest z Tobą i ze mną. Oni się bali o swoje dzieci. Tłumaczyli się, że strach o dzieci powoduje to, że oni szemrzą przeciwko Bogu. Okazało się, że to ich dzieci właśnie weszły, oni nie weszli. Izajasz 52 rozdział. Obudź się, od pierwszego wiersza, obudź się, obudź się, oblecz się w swoją siłę Syjonie, oblecz się w swoją odświętną szatę, Jeruzalem, ty święty grodzie, gdyż już nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty. Strząśnij z siebie proch, powstań branko jeruzalemska, zdejmij z twojej szyi okowy, wzięta do niewoli córko syjońska. Bo tak mówi Pan, za darmo zostaliście sprzedani, to też bez pieniędzy będziecie wykupieni. Bóg nie wziął nic od diabła za mnie i za ciebie. Bóg nie związał się z diabłem jakąś zapłatą. Diabeł, kiedy skusił człowieka, nic nie zapłacił Bogu. Nie miał prawa, ponieważ nic za to nie zapłacił. Bóg oddał swoją własność, ponieważ jego własność zbuntowała się, przeciwstawiła się właścicielowi, uznała, że obcy lepiej wie, co jest lepsze dla Bożej własności. I do dzisiaj tak samo często jest. Diabeł tak zwodzi ludzi, że im mówi, co jest lepsze i oni go słuchają. Zamiast słuchać się Boga i wiedzieć od Boga, co jest naprawdę lepsze, w czym człowiek powinien mieć radość życia, zbawienia. Dlatego też bez pieniędzy zostaliśmy diabłu zabrani. Opłata, okup złożony na krzyżu dotyczył Boga, nie diabła. Jezus nie płacił diabłu za mnie i za ciebie. To było potrzebne, żeby Bóg mógł nas przyjąć z powrotem. Musieliśmy być wykupieni, oczyszczeni Bożą krwią, oczyszczeni, aby być z Bogiem. I potem czytamy o Jezusie. 52 końcówka, 53 jest o tym, który przyjdzie, aby zbawić nas, aby ponieść za mnie i za ciebie nasze grzechy, żeby przywrócić nam radość życia. 54 mówi o radości, przywrócić nam radość zbawiony. Abyśmy śpiewali Bogu hymn chwały. Zwróćcie uwagę, że kiedy niknie w nas hymn chwały, to znaczy niknie w nas świadomość życia. Pamiętaj zawsze. Dziecko Boże, które chodzi w chwale, ono ma radosne serce. Paweł pisał o tym, ono w sercu swoim gra Bogu. Pieśń uwolnienia, pieśń wdzięczności. Gdy pieśń ginie z serca, to znaczy, że dzieje się już kłopot. Znaczy, że człowiek zaczął słuchać złego głosu. Jeśli Boży instrument zostaje zamknięty, zasklepiony i nie ma tam już chwały, to znaczy, że ktoś zapracował nad tym, żeby serce zostało zamknięte dla Boga. Pamiętaj, jeśli rano się nie budzisz, a twoje serce nie śpiewa Bogu pieśń chwały, wdzięczności, to znaczy, że niewiara wkrada się do twojego serca. Sprawdzaj z rana od razu, czy ty żyjesz, czy jesteś martwy. Czy martwa? Czy cieszy cię początek dnia, czy nie? Czy ono ci, ten dzień ci zwiastuje, Bóg ci daje następny czas bycia z Nim tutaj przed Jego świętym obliczem. Ktoś może wiedząc o tym pisał, strójcie wierni harfy wasze, grając Bogu pieśń uwielbienia. Wielu ludzi ma niewierzące serca już. Słowo Boże mówi, uważajcie, żeby nie było między wami złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga. Człowiek nawet często nie wie, wydaje mu się, ja jeszcze nie jestem taki zły jak ten świat, ale to nie o to chodzi, jak zły, czy jak zła jesteś, czy jak dobra, czy w tobie jest uwielbienie. Sprawdzaj nuty, które twoje serce przekłada i przepatruje. Czy w twoim sercu jest wieczność i radość wieczności? Czy w twoim sercu jest to, co przemija i szukanie tego, co przemija?
Izrael miał iść z pieśnią na ustach, chwaląc Boga, a szedł z narzekaniem, że stale problemy, że kłopoty. I co jest powiedziane o nich? Oni mieli złe, niewierzące serce. Oni nie wierzyli Bogu, nie cieszyli się Bogiem. Dlatego szemrali i narzekali. To nie musi być wielka pieśń. Nuty tej pieśni układa Duch Święty w twoim wnętrzu, każdego dnia, gdy do Boga należysz. Ta pieśń się rozwija, staje się coraz bardziej dojrzała. Tak jak miłość oblubienicy i oblubieńca, od strony oblubienicy staje się coraz bardziej dojrzała i poddana Jemu. Tak samo pieśń uwielbienia rośnie w Kościele. Pamiętamy tą pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Będzie śpiewana. Mówiliśmy o tym, że nuty tej pieśni i słowa tej pieśni układają się każdego dnia należenia do Boga w Chrystusie Jezusie. Droga Izraela, dla mnie i dla ciebie, jest godna uwagi. Paweł mówi, uważajcie, żeby to, co przyszło na nich, nie przyszło na was. A więc zwracajcie uwagę na drogę Izraela i patrzcie, dlaczego stało się tak z nimi, aby to też nie przyszło na was. Nie myślmy sobie, że życie, które dostaliśmy w Chrystusie Jezusie, można stłamsić, zniszczyć i wpakować w jakieś ciemności, w brudy i myśleć sobie, że to będzie fajne. Niech Bóg pomoże ci radować się życiem, ciesz się życiem. To jest najlepszy zwiastun rozumienia chwały. Ciesz się życiem, które ci Bóg podarował. Bądź otwarty na jeszcze więcej chwały. Otwarta. Zamykanie się na chwałę to jest niedowiarstwo w to, że życie Boże obfituje coraz więcej i więcej i okazuje się prawdziwy Bóg w chwale. Ogólnie Jezus powiedział, będzie niedowiarstwo, będzie niewiara i ludzie będą porzucać radość zbawionych. Na konto chodzenia, jakby tragedia była w kościele, jakby kościół to był tylko taki zmarnowany czas, jakby to tylko były kłopoty i kłopoty, jak Izrael po pustyni. Kłopoty i kłopoty. Nie ma z czego się cieszyć. A z czego mieli się cieszyć ci Izraelici? Że Bóg ich prowadzi. A dokąd? Do ziemi obiecanej. I że wejdą tam z Nim, a więc są już zwycięzcami. Ta Rahab wiedziała lepiej od nich. Dowiedziawszy się, jak Bóg ich wyprowadził z Egiptu przez Morze Czerwone, ona wiedziała, że gdziekolwiek ten naród pójdzie, tam będą zwyciężać swoich wrogów. To jest wiele aspektów życia Bożego w nas. Pewność zwycięstwa ma tylko życie Chrystusowe. Życie ludzkie nie ma pewności zwycięstwa, więc nie mogę być pewnym, czy ja będę zbawiony, czy nie. Ja nie wiem, może, a może mi się nie uda. Nie, życie Chrystusa nie ma ani chwili niepewności, bo tak jak było czytane, kto ma Syna, ma życie. A to wam napisałem, abyście byli pewni, że macie życie. A więc Syn jest gwarancją życia. Życie Jezusa w nas jest gwarancją życia. I niech ono nas napełnia każdego dnia. Musisz kosztować z tego życia. Jeżeli kosztujesz z czegoś cennego, to wtedy znasz smak już czegoś innego, że temu nie dostaje. Kiedy napijesz się prawdziwej wody, to rozeznajesz, która jest w tylnej kolejce, której nie dostaje do tej wody. A jak się nie napijesz tej doskonale czystej, to wszystkie mogą ci się wydawać całkiem znośne. A w tej religii jest tak, a w tej religii jest tak, ale ogólnie wszyscy wierzą w Boga i będzie dobrze. Przy powieści Salomona, 10 rozdział. Nie mędrkuj przy życiu wiecznym, nie mędrkuj i się ciesz. Lubisz, jak twoje dziecko się uśmiecha, a nie jak płacze i nie wiadomo, o co chodzi. 10:27. Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się. Bojaźń Pana przedłuża życie, a więc ci, którzy boją się Pana, mądrzy są, przedłużają sobie życie.
Piękny. To nie jest wstyd bać się wszechmogącego Boga. Wstydem jest bać się tego jakiegoś mężczyzny, którego się boisz, albo jakiejś kobiety, która na ciebie krzyczy. Bać się ustroju, układu, wszystkiego. To jest wstyd. Ale bać się Boga? Bać się, ludzie wstydzą się bać Boga, ale nie wstydzą się bać okoliczności, przeciwności. Ale bojaźń Boża tylko przedłuża życie. A więc bójmy się Boga i bądźmy otwarci, żeby słuchać, co On do nas mówi. Mateusza, 10 rozdział. Czysty 9 wiersz. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Proste słowa. Czy straciłeś swoje życie? Czy straciłaś swoje życie dla Jezusa? Co to znaczy stracić życie? To znaczy, że ja już nie żyję, żyje Chrystus. On ma prawa do życia. Bo jeżeli nie żyje w tobie Chrystus, to twoje życie jest krótkie. Kończy śmierć. Jeśli chcesz zachować swoje dumne ja, zginiesz. Jeśli chcesz sam decydować, czy sama, zginiesz. Jeśli Jezus decyduje, masz życie. Prosta rzecz. Ten, który wypowiedział te słowa, stoi za tym. Dziesiąty rozdział Ewangelii Jana. 11 i 15 wiersz. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Jak ojciec mi miłuje i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. On uczynił wszystko, co potrzebne, żeby zbawić ciebie i mnie. A teraz mówi, oddaj mi swoje życie i zbawię ciebie. Raduj się, że ktoś chce wziąć twoje życie. Nie mędrkuj, jak on weźmie, jak on sobie poradzi. To jest takie mędrkowanie. Oddaj mu je po prostu. On sobie poradzi z tobą. To on uwalnia z grzechów, wyswobadza z niewoli, lęków, obaw, strachów, zamykania się w sobie samym czy w sobie samej. To on uwalnia. Oddaj mu je. Co, nie wiesz jak? Może mówisz, oddawałem tyle razy. No właśnie, to po co tyle razy je bierzesz z powrotem? Oddajesz i zabierasz, oddajesz i zabierasz. To już na świecie ułożyli przecież. To daje i zabiera ten, gdzie się poniewiera? No właśnie. To nie dawaj, nie zabieraj. Ananiasz i Safira próbowali to zabawę zrobić. Najpierw dali, a potem zabrali. Gdzie pójdą? To nie jest dobra zabawa z Bogiem. Boże, ja Ci składam siebie, a za chwilę już, Boże, zostaw mnie w spokoju, bo ja chcę sobie trochę pożyć. Nie, jak oddajesz, to zostaw mu. Tak jak Izrael poszedł za Bogiem, powinien zostawić Bogu, przez co będzie ich Bóg prowadził, żeby ich... On powiedział, ja was będę prowadził przez to, abyście nabrali odwagi, że ja, Bóg, jestem z wami, który mogę na pustyni miliony wykarmić, napoić i przeprowadzić wśród wielu przeciwności. On życie. Zobaczcie 15 rozdział Ewangelii Jana. 13 i 14 wiersz. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co ja wam przykazuję. A pierwszy list Jana 3,16 mówi nam o mnie, o tobie. Po tym poznaliśmy miłość, że on za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. My potrafimy się skrzywdzić. Jeżeli oddamy życie Jezusowi wszyscy, przestaniemy się krzywdzić. Przestaniemy być dziwakami chrześcijańskimi, dziwaczkami. Przestaniemy chodzić głupimi własnymi drogami, bo Jezus wszystkich nas będzie prowadził jedną drogą.
A więc jeżeli wszyscy uczciwie oddajemy Mu życie, to wtedy On może spożytkować nas, dając przez nas komuś siebie, a więc jedni drugich miłujcie, jedni drugim służcie. Powodem jest brak oddania Mu życia. To jest, są nadal stare sposoby przerobienia Boga na swoją modłę. Żeby Bóg był według tego, co ja myślę, że On powinien być. A nie, że ja poddaję się, żeby On mnie przerobił. Czy ciebie. Według tego, co On ma upodobanie. A wszystko to jest przez wiarę. Jedni za drugich. Oddawajmy życie. Psalm 133. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, która spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, obfitość. Życie na wieki wieczne. Co chcemy zrobić, żeby Bóg zsyłał nam tu obfitość życia? Mamy mieć z sobą zgodę w jednym Chrystusie. Mamy być sobie przyjaciółmi, ludźmi, którzy nawzajem okazują sobie szacunek. Bóg mówi, żyjcie w czystości, aby mógł do was przychodzić, aby mógł z wami przebywać. A więc, jeżeli chcemy, żeby zbór wzrastał, rozwijał się, to najpierw usuńmy między nami przeszkody wszystkie. Usuńmy te własne ja, które myśli sobie, że mogę uprzeć i pozostać na swoim. Skoro wspaniałe życie Jezusa może się przeze mnie i przez ciebie ujawniać. Wspaniała miłość, pokój, radość, cierpliwość i łagodność. Owocujące życie Chrystusa. Proste rzeczy, prawda? Człowiek komplikuje sprawę, myśląc, że Boga przymusi albo Boga doprowadzi do takiego stanu, że dobra, już, niech tak będzie. Nie, Boga nie jesteśmy w stanie przekonać do naszego grzechu. Usuńmy zło spośród siebie. Tak Bóg mówił do Izraela też. Usuńcie zło spośród siebie. Przestańcie grzeszyć. Przestańcie zachowywać się jak bezbożnicy. Żyjcie tak, jak moje dzieci żyć powinny. W zgodzie, miłości, pokoju i radości wzajemnej. Bądźcie uczciwi wobec siebie. Budujcie się na Boży dom. To jest podstawa. Często ludzie myślą, dlaczego tak jest? Dlaczego w ten sposób? Szukają winy wszędzie, tylko nie w sobie. Nie myśląc, że powinni sami zacząć od siebie. I od tego, co jest potrzebne, aby zbór rósł, aby ludzie Boży mogli wzrastać. Bóg jest tym jedynym, który w Chrystusie prowadzi nas poza śmierć. Daje nam podstawy zwycięstwa. Dla mnie jest to wspaniałe, że Bóg pokazuje nam, że On może zabrać swoją własność z najmocniejszego Egiptu. Najbardziej obwarowanego miejsca. On może wziąć swój lud mocarną swoją prawicą i nikt nie jest w stanie go zatrzymać w tym działaniu. Tak samo jak postąpił wobec mnie czy ciebie. Wyrwał nas, zabrał nas diabłu, dając nam swobodę zdeptania tego, co wcześniej krępowało ciebie i mnie. Pokonania naszych nałogów, naszych grzechów. Tylko jego życie to potrafi zrobić. Nasza najlepsza wiedza nie jest w stanie nam załatwić tego tematu. Ludzie mogą wiedzieć i zupełnie nie żyć. Dopiero życie Jezusa powoduje to, że wiedza okazuje się w rzeczywistości, w prawdzie. Czego więc potrzebujemy? Zobaczcie, Izrael żył w Egipcie i oni też mieli bożki, tak czy nie? Jozue mówił, uświęćcie się, wyrzućcie te bałwany i co mieli? Z czym oni szli za Bogiem? Co oni tam nieśli po swoich namiotach? Bałwany egipskie nieśli. Mimo tego, że Bóg ich prowadził, oni chowali te swoje rzeczy.
I dlatego tyle mieli kłopotów w tej drodze. Nie porzucili zła, tylko nieśli je sobie skryte, ładnie tu, ładnie tam i same kłopoty. Bóg oczyszczać chce swój lud. A więc te doświadczenia i te przeciwności, na które trafiamy, to właśnie po to, żebyśmy byli oczyszczani, żeby z nas Ojciec, Boży Syn, aby z nas było ściągane nasze zło. W doświadczeniach ono się okazuje i wtedy albo przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, przebacz mi, albo mówimy, a ja taki jestem. No i to jest później kłopot. Taki jestem, nie wejdzie do wieczności. Taki jak Chrystus wejdzie do wieczności. Pomyśl teraz, ile znaczysz dla Boga? Co jest wartością w tobie, którą Bóg sobie ceni? Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. A więc co naprawdę czyni cię cennym dla Boga? Kto wie? Życie Chrystusa w nas. I dopóki to życie Chrystusa jest w nas, dopóty Bóg opiekuje się nami. Dopóty Bóg pracuje nad nami, Jego Duch napełnia nas kosztownością prawdy. Jeżeli porzucimy życie Chrystusa, wtedy mamy kłopot. Cenność umyka. Zostaje nasz namiot, który szybko zaczyna znowuż grzeszyć. A więc cenność chrześcijanina czy chrześcijanki to życie Chrystusa w nas. Pilnuj życia. Diabeł mówi, pilnuj tego, pilnuj tamtego, jeszcze tego, troszcz się o to, o tamto, ale nie mówi ci o życiu Chrystusa, troszcz się o życie Chrystusa w sobie, a jeśli widzisz, że w tobie się pojawia duma, arogancja czy pycha, to nie jest życie Jezusa, więc umartwiaj to, co w tobie jest ziemskie. Troszcz się o życie, bo tylko życie Jezusa ceni sobie Bóg tu na ziemi. Wszystko inne jest bez znaczenia. To wszystko będzie zniszczone. Jeżeli chcesz mieć jakiekolwiek znaczenie u Boga, a On ci dał w to twoje kruche naczynie życie swojego Syna, to ceń sobie życie Jego Syna w sobie. To jest dla ciebie priorytetowe. Tak jak Adam miał pilnować ogrodu Eden. I Bóg mówił, nie będzie zrywał z tego. I nie upilnował. Tak nie róbmy tego samego, co zrobił Adam. I po jakimś czasie człowiek sobie zaniedbuje życie Chrystusa i myśli sobie, no ja już wiem to, wiem tamto, ja sobie tu poradzę, tam poradzę, pouczam innych, inni mnie się słuchają, to ja jestem na pewno zbawionym człowiekiem. Nie wiem, oślica też pouczyła Bileama, nie wiem, czy będzie w wieczności. Raczej wątpię z tego powodu. Paweł mówi, gdybym pouczał wielu, a sam stracił, cóż mi to pomoże? Chodzi o to, żeby samemu zrozumieć to, co jest napisane w Biblii. Cenić sobie życie Chrystusowe. Nie grzesz, nie chodź bezprawnymi drogami. Nie pozwalaj sobie na czas własnego ja. Stań rano i sprawdź swój instrument. Czy twoje serce gra Bogu? I czy ta melodia będzie trwała do zmierzchu, do nocy, gdy będziesz szedł spać, czy szła spać? Skarb. Skarb Boży na ziemi. To był Jego Syn, wspaniały Syn. Ojciec cenił i ceni sobie swojego Syna. W kim mieszka Syn, ten jest bogactwem napełniony. Bóg obdarzył nas całym bogactwem niebios. To jest Jego Syn. Więcej nic nie ma. Syn to całe bogactwo. To jest nieokreślone bogactwo. Nie jest ogarnięte. Nie ogarniesz tego bogactwa. To jest chwała, którą Bóg obdarzył swojego Syna. Życie. Bóg dał, aby Syn miał życie sam w sobie. Ceń sobie życie.
Zapłacono za to najwyższą cenę, żebyśmy umarli my i żeby zaczął żyć w nas Chrystus. Ceń sobie życie. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Ludzie często myślą o jakichś swoich tam argumentach wytrwania. Kto wytrwa do końca, należąc do Chrystusa, ten będzie zbawiony. Czy zbawiona. Wrogowi chodzi głównie o to, żeby człowiek porzucił swój najcenniejszy skarb, a potem chodził koło rzeczy, które i tak się skończą. A więc Bóg troszczy się o swoją własność. O Izraelu jest powiedziane, to jest mój lud. Idź i powiedz do Faraona, wypuść mój lud. To jest mój lud, mówi Bóg, to jest moja własność. Jakże dla nich to było bardzo ważne, że Bóg nazwał ich swoją własnością i się o nich upomniał i Faraon nie był w stanie ich zatrzymać. Byli szczęśliwi, zadowoleni, wychodzili pełne torby, wychodzili z Egiptu, zasobni niewolnicy, którzy teraz mają prawo wolności. Pierwszy problem, już puścili torby i zaczęli narzekać. To po co wyszliśmy? Żeby zginąć? Nie, po to, żeby żyć, ale przeciwności pokazują, co jeszcze tam w człowieku tkwi. Taka duma, jaka arogancja wobec Boga, jaka łatwość wyrzucania Mu. Dlaczego nie robisz tego, jak ja sobie pomyślałem, czy pomyślałam? Dlaczego robisz po swojemu, Boże, a nie tak, jak ja bym chciał, czy chciała? Już wychodzisz z człowieka bardzo szybko. Ale posłuszeństwo Bogu jest milsze od ofiary. A więc te lekcje, które oni przeżywali, my przeżywamy również. Bóg bada, czy my cenimy sobie życie, czy cenimy cokolwiek innego. Pozwala wrogowi, abyśmy byli kuszeni, ale w pokusie daje wyjście, to jest życie. To jest zwycięskie życie Jego Syna. Jedyne wyjście, jakie znam, to jest życie. Wszystko inne nie ma wyjścia. Musi ulec diabłu. W tym czy w innym punkcie, to jest jak badacz rynku. Patrzy, co na ciebie działa. Jeśli to działa, no to to ci przyniesie. Pięknym dla mnie i dla ciebie jest to, że Bóg to, co jest cenne dla Niego, może to sobie przeczytam w liście do Kolosan. Nabraliśmy takiej wartości, o jakiej sobie nawet nie myślimy często. Staliśmy się tak cenni w oczach Boga, że nawet sobie nie wyobrażamy, jaki skarb napełnił nas. Ludzie, gdybyśmy cenili sobie ten skarb życia Jezusa, byśmy Bogu tak dziękowali, bez końca dziękowali Bogu. Boże, ja Ci dziękuję za ten skarb, za życie, nowe życie, które może należeć do wieczności. Boże, a co Bóg zrobił z tym wspaniałym nowym życiem? Zobaczmy. I tu czytamy w tym pierwszym rozdziale listu do Kolosan od 12 albo 11 wiersza: utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości, wytrwałości, z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Królestwo Jego Syna. To znaczy, że masz taką wartość, że Bóg, żebyś ty, rozumiesz, miał część w tej chwale. On cię przenosi do królestwa swego Syna umiłowanego, tam, gdzie jest chwała wieczności. Śmieci nie wnosisz do salonu, tak? Nie stawiasz na stole śmieci, gdy przyjmujesz gości. Śmieci wyrzucasz do śmietnika. Ale to, co cenne masz, to wnosisz. A więc to, co cenne, Bóg przenosi do królestwa swego Syna umiłowanego. Jeśli doznajesz, że w Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym i ci, którzy tak żyją, podobają się Bogu, to wtedy doznajesz, że jesteś cennym w oczach Boga, bo nie żyjesz już w królestwie tego świata, nie jesteś częścią tego świata. Bóg wyrwał cię z tego świata śmierci i przeniósł do królestwa życia. Bo jesteś żywym. Można cię było przenieść tam do żywych. Do związku żywych. Pamiętacie, co Abigail powiedziała do Dawida? Oby Bóg zachował twoje imię w związce żywych.
Obyś był wywyższonym przez życie. Cenne życie Chrystusa i Bóg przenosi cię do chwały Królestwa Jego Syna. Tam, gdzie są skarby Jego. I daje ci możliwość być między skarbami Bożymi. Co nas naprawdę do siebie pociąga? Życie Jezusa, a co nas od siebie odpycha? Ludzkie, brudne życie. A więc Bóg chce, aby skarby Jego były w dobrym miejscu. Tam, gdzie pierwszy Syn, życie, tam wszyscy, którzy są napełnieni Jego Synem. Wyrwani z krainy umarłych, z krainy grzechu, bezprawia, śmierci. Jako żywi przeniesieni do Królestwa Żywych. Co dalej Bóg ma w planie ze swoim skarbem? Ze swoim bogactwem na tej ziemi. Pamiętacie, jak Jezus mówił, że szukał i znalazł perłę. I wtedy oddał wszystko, żeby ją nabyć. Cenność nasza to to, że Bóg dał nas swemu Synowi, a On napełnił nas swoim życiem. Pamiętamy o tych naczyniach do szlachetnych celów. Chwała Bogu, żyj! Żyj, bracie i siostro, nie marnuj swojego wspaniałego życia. Nie choć jakbyś nie znał wartości tego, co jest naprawdę cenne na ziemi. Kosztuj życie, kosztuj to, co piękne i wspaniałe. I dzięki temu żyj i obfituj, ciesz się tym, gdyż tego życia nic nie jest w stanie zniszczyć. Nic oprócz grzechu. Tego diabeł wie o tym. Tylko grzech oddziela od życia. Dlatego kusi ludzi, żeby zrobili coś przeciwko i żeby jak najszybciej to odepchnęli od siebie i zapomnieli o tym grzechu. Tak? Czy jak ja zapomnę o grzechu, to znaczy, że grzech zniknął? Nie, jest nadal, bo jest ktoś, kto nic nieczystego nie wpuści do wieczności, to jest Bóg. A więc diabeł, jak najszybciej zgrzeszyłeś, zgrzeszyłaś, zapomnijmy o tym. To tam żaden kłopot. Po co tam będziesz Jezusa angażować do takich sprawek? Przecież to nie było nic wielkiego. I tak właśnie ludzie zostawiają sobie grzeszki. Jeżeli widzisz grzech, oczyść się. Przyjmij oczyszczenie krwi Chrystusa i raduj się. Raduj się czystością, należeniem do Boga. A więc Bóg chce oczyszczać nas, napełnionych wspaniałym życiem Jezusa Chrystusa i bardzo nas sobie ceni. Pamiętacie Joba, dlaczego jestem taki cenny dla Ciebie, Boże? Dlaczego się tak mną zająłeś, Boże? No tak, przecież był cenny, Bóg się chlubił Jobem. Chlubił się tym, jak Job żyje, dzięki Bogu. Pamiętaj, Pan nigdy nie sprzedaje swojej własności. Nigdy. Bo gdyby Bóg sprzedał jakąkolwiek swoją własność, straciłby prawa do tej własności. Dlatego ludzie w świecie nie przestali być Jego własnością, chociaż żyją w grzechach. Bóg nigdy ich nie sprzeda diabłu. Jako swoją własność będzie sądził. Bóg nie jest handlarzem. On będzie karał swoją własność. Albo weźmie ją do wieczności. Jako bogatą w Chrystusa Jezusa. Raduj się życiem. Naucz się cieszyć życiem. Nie bierz życia w sposób cielesny. Nie myśl o życiu cieleśnie i nie poddawaj się wrogowi, który chce potępiać twoje życie. Twoje życie to Chrystus. Paweł, gdy to zrozumiał, był tak wdzięczny Bogu. Był szczęśliwym człowiekiem. Pierwsza Samuela, 25 rozdział.
Ucz się cenić życie, ucz się cenić, cieszyć się życiem, chlubić się życiem, ucz się wygrywać. To jest to, co wspominaliśmy o Abigail. A gdy, od 23 wiersza, gdy Abigail zobaczyła Dawida, siadła śpiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Następnie rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: moja to wina, mój panie, niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie. Ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy. Niech mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki i on jest sam. Nabal się nazywa i jest głupcem. A ja, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których wysłałeś. Oto teraz, mój panie, jako żyje pan, jako żyje twoja dusza, którą powstrzymał pan od przelewu krwi, od ratowania siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu panu. Niechaj tedy ten dar, który przyniosła twoja służebnica mojemu panu, oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojemu panu. Przebacz winę twojej służebnicy, a pan wniesie mojemu panu trwały dom. Wojny pana bowiem prowadzi mój pan, a zła nie będzie w tobie po wszystkie dni. A jeśli powstanie ktoś, aby cię prześladować i nastawać na twoje życie, to niechaj życie mojego pana będzie przechowane w wiązance żyjących u pana Boga twego. Życie zaś twoich wrogów niechaj wyrzuci jak z samego środka procy. Cenność życia. Pamiętaj, że gdy staniesz w obliczu śmierci, kiedy nadejdzie ten moment, w którym będziesz wiedział, czy wiedziała, że to jest ostatnia chwila twojego życia. Gdy idziesz z Chrystusem, uśmiechniesz się i pójdziesz dalej. Gdy idziesz sam, czy sama, tragedia. Bądź gotowy, bądź gotowa, należ do Pana i ceń sobie życie. Nie pozwalaj sobie zabrać, nie pozwalaj złym myślom, złym słowom, złym jakimś oskarżeniom, potępieniom wpływać na to, co się z Tobą dzieje. Jeśli zgrzeszysz, przeproś Pana i idź dalej. Oczyszczaj się i idź dalej. Należ do Niego. On chce Ciebie wprowadzić do wspaniałego swojego wiecznego domu. To, co najcenniejsze, wiecie, to jest pięknie napisane, trochę skrycie, ale pięknie napisane w Księdze Objawienia, w 21 rozdziale, od 22 wiersza. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmocny, Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. Miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciło, oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą Jego jest baranek. Chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. Jaka to chwała jest? A bramy Jego nie będą zamknięte dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do Niego sławę i dostojeństwo narodów. Co to za sława i dostojeństwo? I nie wejdzie do Niego nic nieczystego. I mamy tu odpowiedź. To, co czyste, co nieskalane, co święte, to jest chwała i dostojeństwo tu na tej ziemi. To jest życie Jezusa Chrystusa. Ani nikt to czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Cała chwała tej ziemi to ci, którzy są żywi. Martwi nie mają chwały. Wygraj w tej bitwie. Czasy są trudne, końcowe. Diabeł szaleje, bo wie, że czasu ma niewiele, a ty zobacz, czy ty żyjesz. I żyj. Nie udawaj życia, żyj. Żyj dzięki Jezusowi. Ciesz się życiem. Albo wierzysz w życie, albo wierzysz nie wiem w co. Kto wierzy w Jezusa, będzie zbawiony. Kto wierzy w życie, będzie zbawiony. Wierz w życie i przyjmuj życie, i poddawaj się życiu i ciesz się, że jako żywego Bóg ma cię skarbem swoim, jako swój wspaniały skarb. On cię w wielkiej chwale wniesie do swojego wiecznego domu i będziesz tam przeżywać wieczną radość z Bogiem.
Kiedy czytamy początek 21 rozdziału, czytamy: i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Wszystko to się opiera na uwierzeniu. Czy wierzysz? Czy wierzysz w życie, które jest czyste, piękne, wspaniałe, Boże, przyszło do mnie i do Ciebie z nieba? Wieczne życie. Czy wierzysz w życie, które nie ma końca, które obfituje, bo wszystko, co jest napisane w Biblii, owoc Ducha Świętego, nie opiera się na moim ani twoim życiu. To jest owoc życia Jezusa w nas. Bez Jezusa nie ma owocu Ducha Świętego. Jezus daje owoc. Jezus mówi: beze mnie nic nie uczynicie. A więc w sumie najlepsze wyjście dla mnie i dla Ciebie, jeżeli widzę, że mój stan jest prawidłowy, przyjść do życia i powiedzieć: Panie, poszedłeś na krzyż za mnie, dałem się czy dałem się oszukać gdzieś, rzucam to przekleństwo, chcę, żebyś Ty żył we mnie, żyj we mnie, Panie, i chodź z tym, i należ do tego, i cokolwiek robisz, to myśl o życiu Chrystusa w sobie, nie myśl o życiu dla własnej ideologii czy dla własnych pomysłów, do szukania własnego szczęścia na ziemi. Bo jeśli szczęściem nie jest Chrystus, to nigdzie nie znajdziesz szczęścia. Nie ma szczęścia poza Chrystusem. Uszczęśliwieni w Chrystusie mamy wieczną nadzieję. Pamiętaj, to jest możliwe i za darmo jest to. Kto uwierzy, będzie zbawiony. Bez pieniędzy i bez pieniędzy też bierzcie. Pijcie, jedzcie, budujcie się, wzrastajcie, rozwijajcie się. Żyjmy, obfitujmy. Coraz więcej ludzi chodzi znużonych. Chodzi i mówią: ja chyba nie wiem, ja się chyba nie nadaję do tego chrześcijaństwa. Ja jestem taki jakiś beznadziejny, beznadziejna. Ja mam tylko kłopoty z sobą. To po co żyjesz dla siebie, człowieku? Dlatego tak się dzieje z ludźmi, że oni nie żyją dzięki Jezusowi, tylko żyją dzięki sobie. Pętają się gdzieś tam przy chrześcijaństwie i mają te swoje stare humorki, stare sposoby na przemyślenia, co to jest życie, jakie jest życie, i chodzą i takie opuszczone, oklapnięte, bo tak naprawdę nie cenią sobie życia, którym jest Chrystus Jezus. I potem chodzą i tylko absorbują innych: no ja to bym chciał, ale ja się chyba nie nadaję. Skoro jest napisane, że Bóg umieścił skarb w kruchym naczyniu. Nie wiem, jakie kruche naczynie ty byś wybrał dla swego skarbu. Ludzie raczej sejwy, żeby nie rozbić, nie zabrać, tylko coś zamknąć, na ileś kluczy jeszcze, żeby nikt się nie dostał do tego. W najlepszym banku, który jest pewny, czy inne rzeczy. A Bóg umieścił swój skarb w takim naczyniu, jakim jesteś, ty i ja. On się nie boi. Żaden złodziej nie ukradnie tego. To jest własność Boga. Diabeł nie dostanie życia. On nie może ci ukraść życia. Ale może próbować odciągnąć ciebie od życia. Dlatego chodzi o to, żeby wytrwać do końca i należeć do Pana, aby iść drogą, po której sprawiedliwi chodzą. Mamy to w wielu miejscach, na której bezbożni upadają. Pamiętaj, jesteś własnością. Izrael wiele razy słyszał: Izraelu, jesteście moją wyłączną własnością. Bądźcie świętymi, bo jestem święty. Należcie do mnie, bądźcie mi posłusznymi. Czyńcie to, co do was mówię. Nie lekceważcie sobie każdego dnia. Mówię wam, czasy się kończą. Dlatego tak mało ludzi ceni sobie życie. I
Im bliżej oni byli ziemi obiecanej, tym więcej narzekali, tym więcej szemrali, tym więcej oskarżali Boga i Mojżesza o to, że zostali wyprowadzeni, żeby poginąć, a nie po to, żeby żyć. Nie pozwól sobie na to. Jeżeli nie praktykujesz tego, to praktykuj tego. Praktykuj to. Bądź praktycznym człowiekiem. Rozpoczynaj swój dzień dzięki Jezusowi. Rozpoczynaj żyjąc dla Pana, żyjąc dzięki Panu. Ceń to sobie. Bardziej od swoich sił witalnych, od wszystkiego, co potrafisz uczynić. Ceń sobie życie Chrystusa. Ono cię wprowadza już dzisiaj. Najpiękniejsze tereny Boga. W kosztowność wieczności. Ciesz się tym. Nie pozwól się okradać. To, że chrześcijanie tracą radość, a bezbożnicy radują się jakby nie wiadomo co. Kiedy żyją w grzechach, cieszą się, skaczą, nie wiadomo co robią. To jest walka diabła na różnych terenach, na różnych frontach. Ci, którzy powinni się cieszyć, chodzą jakby stale udręczeni. A ci, którzy powinni się udręczać, bo żyją w bezprawiu, chodzą jakby byli święci i szczęśliwi. Diabeł na dwóch frontach walczy. Jednych upewnia, tak, tak, to jest dobre, a drugich stale jeszcze coś, jeszcze nie możesz się jeszcze cieszyć, nie wolno ci się cieszyć. Masz jeszcze tutaj i tutaj i tutaj sobie zmartwienie zrobić. Jeszcze nie wolno ci śpiewać pieśni Bogu. Biada ci, żebyś jeszcze to nie jest, nie, twoja doskonałość to Chrystus. Śpiewaj Bogu z całego serca i chwal swego Boga. I wywyższaj Go i nie pozwól się okłamywać diabłu, gdyż twoja cenność, to co ci pozwala stawać przed Ojcem, mówić Ojcze, to Chrystus w tobie. To życie Syna Bożego w tobie. Raduj się życiem. Raduj się. Ile mam ci razy to powtarzać? Napij się wody żywej. Żyj dzięki życiu. Ciesz się życiem. Karm się życiem. Ubieraj się w życie. Mów żywe słowa. Słuchaj żywych słów. Myśl żywymi myślami. Amen.